Siemanko, witam w drugiej części trylogii lakierniczej. Dzisiaj zajmę się zapraweczkami. Tutaj wszędzie, tutaj gdzie można, to zrobię zaprawki. Zobaczycie. Mam różne papierki. Kupiłem do skórki pomarańczy, która jest na klapie oraz na tym boku. Struksowy pad, a do polerki mocną pastą sobie usuniemy tą skóreczkę. No i co, otwieram desperadosa i lecę z tematem. Mam tutaj zapraweczkę właśnie w odcieniu Mercedesa 744. Najpierw sobie tutaj odkręcę tą blendę z nadrejestracji. Będzie tutaj łatwiej tutaj właśnie wyczyścić jeszcze, wypolerować ładnie, więc takie rzeczy tutaj muszę poczynić. No i zajmę się tutaj właśnie tutaj tą stroną. Najpierw tutaj od tej strony zaczniemy. No i zaczynamy szlifowanko. Zacznę może od papieru wodnego 2000, zobaczę, żeby nie przedobrzyć. Puścimy. Tu mam wodę w opryskiwaczu kropelką szamponu, żeby się ładnie ślizgało, poślizgiwało. No i tak delikatnie matowimy. Będę musiał robić zaprawki, bo to schodzi ładnie. Myślę, że nawet maszyną by to można było ładnie. Usunąć. No ale postaram się tutaj właśnie, co mogę, to delikatnie zeszlifuję. Papier wodny 2000 nie robi aż takiego sporego pierdolniku na lakierze. Tu to przeryczowanie, to nie wiem, czy to jest czarne, to jest, a nie, schodzi. Dobra, tu na zderzaku nie będę robił zaprawki chyba. Zobaczę. Tutaj tylko później ładnie sobie maszyną przelecę. Żeby było jak się należy i będzie cacy. Szybko, sprawnie. No, przechodzimy na następny element. No i dobra, sprawa na tą chwilę wygląda tak. Tutaj były takie nieładne rzeczy na rancie drzwi. Zeszlifowałem prawie do żywego. Teraz widać. To był już nalocik taki. Rudy nalocik, tutaj też taka kropeczka, ktoś zapraweczkę zrobił nieumiejętnie. Dobra, to już pokazywałem wam.
tutaj ktoś przytarł. Tutaj ktoś przytarł ogólnie. I wystarczyło tylko papierkiem ładnie zjechać. To się wypoleruje, to z tego wyjdę, nie? To już też pokazywałem, to również. Tutaj dalej to co? Tutaj też była sznytka, tu również była. Tu. Sznytka była. Tych drzwi to nie ruszam nawet, nie patrzę na nie, bo te drzwi to za niedługi czas albo za jakiś czas wymienię na używane w kolorze. No i głównie tutaj była jedna kropeczka była na rancie błotnika, nie? No i kurczę, szlifowałem, aż doszlifowałem się do żywego, nie? Bo cały czas była ruda. Tu widzimy, błotniczek był już szpatlowany, no ale tutaj przeważnie doły tutaj drzwi, progów i błotników, maski, to one strasznie lecą, w CLK, w E-klasie, w S-klasie, więc tu musiałem się zająć. Zaraz tutaj zaaplikuję preparat Airstop, później pędzelkiem podkład i zrobię zaprawkę, tu również zrobiłem. No widzimy, tutaj ten błotniczek był szpachlowany, jeszcze tutaj na tym rogu, na kancie, no i tutaj również. Również się zająłem tym. Zrobiłem zaprawki, gdzie tylko mogłem. Wyschnie, rano sobie tutaj jeszcze to wszystko zeszlifuję. 2500. No i zacznę tutaj brać się za mycie, za ogarnianie, za przygotowanie do polerki. Nie wiem, czy widzicie. Specjalnie tak ustawiłem tutaj oko kamery na maskę. Jak ona wygląda w tej chwili? Światło się w masce nie odbija. Nie wiem, czy widzicie, bo tutaj mam kłopoty z ostrością w telefonie. Jest to zasługa miliona rys zmatowieniu. Zmatowienie maski powoduje właśnie ten efekt. No i tak to wygląda, proszę was.
W międzyczasie tutaj użyłem z przodu preparatu od robaczków, żeby tutaj ładnie je zmyło, rozpuściło. Jeszcze tutaj sobie preparatem do felg wpryskałem tutaj, tutaj błotniczki i doły drzwi oraz błotników. Teraz będę sobie mył samochód na dwa wiadra. W jednej mam wodę z szamponem, a w drugiej czystą wodę. Mam taką specjalistyczną rękawicę. No i będę tutaj rękawicę zamaczał w tym wiadrze z pianą i opłukiwał w tym czystym wiadrze, żeby w miarę możliwości umyć ten samochód najbardziej jak się tylko da. No to się biorę za mycie ręczne. No i przystępuję do pomiaru grubości lakieru, żebym wiedział, jaka jest grubość na poszczególnym elemencie. Jakoś może uda mi się tak robić, żeby... Dobra, 160, 170, 160, dobra, to dach już mamy, ten boczek, tu też oryginał, może łapiemy jakoś, może się uda, no, tu już grubo jest, już jest grubo. Ciężko złapać ogólnie tak jedną ręką. No tutaj oryginał. Jeszcze 40 dół. Dowodzi w oryginał. O kurwa. Popatrzcie. Ale działa. Drzwi na pewno były robione, bo jest inny odcień. Tutaj była rzeźba. Maseczka. Jakby się złapać. Dwie warstwy na masce. Dwie warstwy. Czyli jak na razie najwięcej jest na tym błotniku. Na drzwiach, ale drzwi się nie liczą. Co? Dajemy tu. Klapa też była robiona na bank. No, dwie warstwy. Ponad podwójny lakier. 300. Tutaj. Złapać tak ładnie. 600 tutaj. No, bo tak źle przykładam. To jest tak niefajnie do zmierzenia. 400 wychodzi, 500. Element jest taki tutaj zagięty, owalny. Ciężko złapać. 460. No to klapa była na pewno zrobiona. Tu jest wyświetlacz. No to kurwa, skali z braku. Nie ma skali. Idziemy dalej. No to podwójna na pewno. Na pewno również. Klapę sprawdzimy. 220. Też podwójna warstwa. Tak.
dwie warstwy. 250. Tutaj drzwi jeszcze zobaczymy. 300. 300 to nie ma tragedii. Dobra, jeszcze daszek tutaj z tej strony, bo z tamtej strony zapałem, a z tej nie. 160, czyli wartość nominalna to jest 160. Oryginalna warstwa 160, 320, 420. Dobra, zobaczę z ciekawości tutaj wnękę, ile bezbarwnego ma wnęka. Wnęka ma 160, 140, czyli również wnęki musiały być. To jest 130. Zależy jak się złapie. W tym odcinku to będzie na tyle. W kolejnym, czyli trzecim, wyglinkuję samochód, zabezpieczę taśmę lancerną. Sprawdzony temacik, ja już wypolerowałem kilka samochodów nią, więc tą pastą sobie zrobię meśka. Dobra, to by było na tyle. Siemanko, do zobaczenia.